Honorowi krwiodawcy z województwa łódzkiego przyjechali do Pabianic, aby wspólnie świętować jubileusz 60-lecia powstania ruchu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Oprócz tych, którzy na co dzień ratują życie innym, oddając krew, w uroczystym wojewódzkim spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i miejskich władz samorządowych oraz krajowych, łódzkich i miejskich władz Polskiego Czerwonego Krzyża. Historia honorowego krwiodawstwa PCK sięga 1958 roku. Polski Czerwony Krzyż formalizuje spontaniczny ruch bezinteresownych dawców krwi z Polski, którzy w tragicznych dniach poznańskiego czerwca 1956 roku oraz krwawych wydarzeń węgierskich w październiku tego samego roku oddawali krew dla ofiar tych wydarzeń. Przy istniejących kołach Polskiego Czerwonego Krzyża zostały powołane pierwsze kluby honorowych dawców krwi. Jest to zgodne ze statutem Polskiego Czerwonego Krzyża z 1955 roku. W paragrafie 7 tego statutu zapisano: Polski Czerwony Krzyż współdziała w zakresie doraźnej pomocy leczniczej i krwiodawstwa. Ewolucja tego zapisu w statucie PCK następowała w jego kolejnych nowelizowanych edycjach z roku 1979, następnie 1985, 1990 oraz 1996 rok. Ostatnim aktualnie obowiązującym statucie Polskiego Czerwonego Krzyża z 2011 roku w paragrafie 9 punkt 6 zapisano: Polski Czerwony Krzyż prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. Tak jak zmieniał się zapis w statucie, tak i zmieniała się sama organizacja ruchu honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Ale tak naprawdę krwiodawstwo jest związane z PCK znacznie wcześniej. Już w 1935 roku przy Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie zostaje powołany do życia Instytut Pobierania i Konserwacji Krwi, a rok później w Łodzi powstaje Ośrodek Przetaczania Krwi. W tragicznych latach II wojny światowej nie brakowało przykładów oddawania krwi dla potrzebujących. Po zakończeniu wojny Łódź jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie już w marcu 1945 roku powstaje stacja przetaczania krwi. Promowaniem i organizacją ruchu honorowego krwiodawstwa Polski Czerwony Krzyż zajmuje się od 1958 roku. Na początku działalności najważniejszym zadaniem było przekonanie społeczeństwa, że krew to najcenniejszy z leków i że oddając krew ratujesz życie. Te hasła dominowały w ówczesnej propagandzie, zresztą ich aktualność nie zmieniła się do chwili obecnej. Jak przyznała Jolanta Chełmińska, honorowi krwiodawcy Polskiego Czerwonego Krzyża to sól naszego stowarzyszenia. Stanowią oni ponad 80% dorosłych członków PCK i pełnią na różnych jego szczeblach organizacyjnych odpowiedzialne funkcje. Dla honorowych krwiodawców, członków Polskiego Czerwonego Krzyża, najważniejsze są dwie rzeczy. Po pierwsze, oddają honorowo krew, bo ona ratuje życie innym. A po drugie, uznają, że bycie członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża to zaszczyt. O Łodzi mówi się, że jest stolicą czterech kultur i myślę, że wszyscy wiemy, że tak jest. Ale z uwagi na to, że Łódź wiodła prym, jeżeli chodzi o honorowe krwiodawstwo, myślę, że można dzisiaj powiedzieć, że dochodzi do, w Łodzi można mówić o piątej kulturze. Kultura honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Jubileuszowe spotkanie było okazją przede wszystkim do podziękowań, a co za tym idzie, do uhonorowania tych najbardziej zasłużonych dawców krwi. W gronie odznaczonych nie brakowało również Pabianiczan. Za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie czerwonokrzyskiej idei Złote Krzyże Zasługi nadane przez prezydenta Polski otrzymali Sylwia Komorowska, Barbara Kozłowska, Kazimierz Pietrasiak i Krzysztof Turek. Srebrne przyznano trójce pabienickich krwiodawców: Marianowi Jurkowi, Januszowi Kędziakowi i Łukaszowi Pawlikowskiemu. Natomiast brązowe krzyże zasługi otrzymało aż 14 krwiodawców z Pabianic. Wręczono również odznaki honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu za wieloletnie honorowe oddawanie krwi. W sumie przyznano ich 51, w tym 3 otrzymali honorowi dawcy krwi z klubu honorowego krwiodawstwa PCK w Pabianicach. Kapituła odznaki honorowej PCK w uznaniu zasług na rzecz tej organizacji przyznała odznaki honorowe
Jakub Frąk z Pabianic odebrał odznakę 4. stopnia. Było też najwyższe czerwonokrzyskie odznaczenie Kryształowe Serce, przyznawane przez Zarząd Główny PCK za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa oraz za honorowe oddawanie krwi. Otrzymały je 4 osoby, w tym pamięczanin Krzysztof Habura. To honorowy dawca krwi, działacz PCK. Za wspieranie działalności ruchu honorowego krwiodawstwa oraz działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżniony odznaką honorową PCK 3. i 2. stopnia oraz odznaką zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Zgodnie z tradycją kawaler Kryształowego Serca wpisał się do pamiątkowej pabieńskiej księgi osób, które takie serca otrzymały. Po odznaczeniach był czas na wystąpienia gości. Głos zabrał m.in. Stanisław Kracik, prezes zarządu PCK oraz przedstawiciele lokalnych władz i rad powiatowych oraz miejskich. Były podziękowania i gratulacje. Na koniec na uczestników wojewódzkiego spotkania czekał pyszny tort. Organizatorami obchodów 60-lecia honorowego krwiodawstwa były Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy PCK oraz Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK w Pabianicach. Była to już 3. akcja zachęcająca do rejestracji w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych, którą zorganizował Zespół Szkół nr 3 wspólnie z Fundacją DKMS. Zostań dawcą, otwórz usta, pobierz wymaz, dla Ciebie to 5 minut, dla kogoś to całe życie. Tym hasłem promowano to wydarzenie. Chcielibyśmy pozyskać jak najwięcej osób, które chciałyby zostać dawcą szpiku kostnego komórek macierzystych. W związku z tym zaprosiliśmy ich na rejestrację, która jest krótkotrwała, bezbolesna i polega wyłącznie na pobraniu śliny z wewnętrznej strony policzka. W godzinach dopołudniowych, kiedy odwiedziliśmy placówkę przy ulicy Gdańskiej, chętni, którzy zgłosili się na akcję i pobrali wymaz, to przeważnie uczniowie zespołu szkół nr 3. Choć były to również osoby, nazwijmy to z zewnątrz, jednak nie do końca, bo w tym gronie znaleźli się absolwenci szkoły, jak i rodzice obecnych uczniów. Kilkanaście minut po godzinie 11, a pierwsze rejestracje zaczęły się o godzinie 8, na liście było nieco ponad 40 osób. Po rejestracji materiały zostają wysyłane do Fundacji DKMS, do bazy w Warszawie i potencjalny dawca oczekuje około 3-4 miesięcy na kartę, która jest już potwierdzeniem tego, że w bazie jest zarejestrowany i czeka na ewentualny telefon z fundacji. Całe przedsięwzięcie nie powiodłoby się, gdyby nie, jak to bywa w przypadku akcji charytatywnych, pomoc wolontariuszy, a ci rekrutowali się z grona uczniów szkoły, a niektórzy z nich, ci, którzy ukończyli 18 lat, występowali w podwójnej roli. Jestem wolontariuszką, ponieważ pani Żuber, moja wychowawczyni, poprosiła mnie, abym pomagała przy rejestracji i sama się zgłosiłam do wymazu śliny. Ponieważ uważam, że każda osoba pełnoletnia powinna się zapisywać, ponieważ zawsze może pomóc drugiemu człowiekowi, może dać szansę na życie. I myślę, że warto, ponieważ dla nas jest tak niewiele, a możemy naprawdę zmienić wiele w życiu innym. Ta pełna świadomość celu, jaki przyświecał akcji wśród osób, które się w nią zaangażowały, można powiedzieć, była naturalna. Od zawsze lubiłam pomagać innym, zawsze biorę udział w wielu akcjach i tym razem stwierdziłam, że jeżeli mogę komuś podarować drugie życie lepsze, to czemu nie? A jesteś gotowa, jeśli otrzymasz telefon z Fundacji DKMS-u, jesteś gotowa na oddanie szpiku bądź komórek macierzystych? Kilka razy już sobie układałam ten scenariusz w głowie, ale stwierdziłam, że nie zawaham się i powiem tak po prostu i to zrobię. Cieszy nas to, że ludzie chcą pomagać, bo to jest ważne. Dzisiaj ludzie przychodzą, poświęcają 5 minut swojego życia i kiedyś mogą komuś uratować życie i to jest ważne. Akcja w Zespole Szkół nr 3 przy ulicy Gdańskiej przeprowadzona w miniony czwartek trwała do godziny 20. Na początku organizatorzy mieli pewne obawy co do frekwencji. To prawda, a to dlatego, że jednak liczba osób w wieku, w którym można zarejestrować się, niecierpiących na schorzenia, które by wykluczały rejestrację, w naszym mieście niestety maleje. Tak? To źródełko powoli wysycha, ale mam nadzieję, że każda osoba, która przyjdzie, będzie jakimś tam naszym sukcesem, bo nigdy nie wiadomo, czy to ona nie okaże się zgodna dla osoby potrzebującej.
Okazało się jednak, że były to obawy na wyrost. W poprzednich dwóch akcjach, które odbyły się w 2015 i 2016 roku, zarejestrowało się w sumie ponad 320 osób. Po tegorocznej akcji do grona zarejestrowanych doliczyć można kolejnych 141 potencjalnych dawców komórek macierzystych, którzy być może znajdą swojego genetycznego bliźniaka, potrzebującego w wielu przypadkach tej jedynej pomocy, która uratuje mu życie. W zespole szkół numer 2, czyli w popularnym elektryku, 21 marca, pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, zbiega się z dniem urodzin patrona szkoły, którym jest profesor Janusz Groszkowski, polski naukowiec, inżynier zajmujący się elektroniką i radiotechniką, kandydat do Nagrody Nobla, prezes Polskiej Akademii Nauk. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin patrona. Ten dzień uczniowie i nauczyciele obchodzą szczególnie, choć myli się ten, który sądziłby, że wiąże się z tym faktem poważna uroczystość. Jest to, mówiąc żargonem uczniowskim, zawsze luzacka impreza. Tak też było i w tym roku. Zaczęło się od gry terenowej na terenie szkoły. Czyli od zagadki do zagadki i później do celu. Oczywiście było to na terenie całej szkoły tak rozrzucone, żeby jedno stanowisko od drugiego było na tyle oddalone, żeby to trochę trwało i żeby jedno wynikało z drugiego. Czyli na przykład zagadka na parterze była pierwsza, a druga już była na drugim piętrze, a następna znowu na parterze. I tak trzeba było przebiegać z jednego miejsca do drugiej szkoły. Z kolei po tej umysłowej zabawie w sąsiadującej ze szkołą powiatowej hali sportowej był taniec, muzyka, sport i pasje, czyli pokaz talentów uczniów elektryka. Bardzo widowiskowy taniec w wykonaniu zespołu Bychlewianka, do którego należy trójka uczniów szkoły, nagradzany był gromkimi oklaskami. A jeszcze większy aplauz wzbudził taniec, do którego profesjonaliści z Bychlewianki zaprosili, można rzec, laików w dziedzinie tańca ludowego. Wspólnie z artystami zatańczyli zarówno uczniowie, jak i przedstawiciele grona pedagogicznego z dyrektorem elektryka Henrykiem Kucharskim na czele. Podobne entuzjastyczne przyjęcie czekało innych artystów z zespołu szkół numer 2 oraz zaproszonych gości występujących przed szeroką publicznością. Mamy recytowanie poezji w różnych językach, m.in. hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim, po angielsku oczywiście też. Oprócz tego będzie nas zespół rockowy występował, będą dzieci tutaj przeprezentowały również gimnastykę artystyczną i będzie również pokaz tańca nowoczesnego. Na specjalnie przygotowanych stoiskach uczniowie prezentowali efekty swoich pasji. Igor Stańczyk wystawił swoje rysunki i grafiki. Radek Michalski własnoręcznie wykonane modele. Niewielki fragment kolekcji pająków, a konkretnie ptaszników, pokazał Miłosz Kazimierczak. O poezji i literaturze można było porozmawiać z Natalią Danych, Jakubem Sumińskim, Jakubem Sobczakiem i Olą Kowalczyk. Z kolei swoją komiksową twórczość pokazał Przemek Roszak, a pasjonatka gadów Julia Pawłowska przyniosła do szkoły Agamę. Na zakończenie wszystkich zaproszono na godzinny maraton popularnej zumby, czyli wiosenne spalanie kalorii. Doskonała zabawa, kolorowe stroje, muzyka i taniec to niewątpliwie atrybuty przeglądu orkiestr dziecięcych imprezy od 10 lat organizowanej przez przedszkole miejskie numer 15. Mamy nadzieję, że będzie kolejna dziesiątka. Staramy się, żeby co roku był jakiś inny temat tego przeglądu. W tym roku jest wiosna, bo akurat zbiegł nam się termin z początkiem wiosny. I po dzisiejszych występach mam nadzieję, że ta wiosna nareszcie nadejdzie. W repertuarze zgodnie z tematyką przeglądu znalazły się, można rzec, radosne, skoczne i różnorodne utwory związane z tą najpiękniejszą porą roku. Są to utwory i muzyki poważnej, i dziecięce utwory, i do tych utworów przygotowywany jest przez nauczycielki akompaniament i dzieci ten akompaniament wykonują. Zresztą w tym roku pojawili się dyrygenci, super. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zabrzmiał m.in. Walc Kwiatów Piotra Czajkowskiego, Melodia Norweska, Śpiący Miś czy tak znany utwór jak Wiosna zespołu Skaldowie. Oprócz wspomnianych strojów ważne, jeśli nie najważniejsze z racji charakteru imprezy, są rekwizyty, czyli instrumenty. Jak można było zauważyć, gra na nich sprawiała dzieciom wiele radości. Umuzykalnienie dzieci oraz możliwość wystąpienia na dużej scenie, oswojenia się z nią to główne cele przeglądu. Pomysł był pani Małgorzaty Gmosińskiej te 10 lat temu. Ona jako pierwsza wystąpiła z taką, mówi, dzieci śpiewają, recytują, malują, ale nigdy jeszcze nie grały na scenie.
I tak się zaczęło. Później kolejne były zmotywowane z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu. Dawali nam pieniążki na nagrody, więc była okazja wykorzystać to. I kolejne te nasze przeglądy były organizowane. Teraz już nie. Znowu finansuje nam to obecnie Urząd Miasta. Nagrody mamy fundowane właśnie przez nasze miasto. A dzieciaki nadal występują niezmiennie, przygotowane super przez swoich nauczycieli, opiekunów. I mamy nadzieję, że tak będzie dalej. W poprzednich latach tematami przeglądu były m.in. żywioły, segregacja śmieci, zwierzęta lub muzyka świata. Podczas tegorocznej 10. edycji imprezy udział wzięło 9 placówek. Oprócz gospodarza na scenie zaprezentowały się dzieci z przedszkola miejskiego nr 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 14. Każda przedszkolna grupa otrzymała przybory plastyczne, a każde dziecko występujące na scenie słodycze. Mogą być małe albo duże, jedne tylko do sąsiedniego miasta, inne natomiast na drugi kraniec świata, organizowane całymi miesiącami albo spontaniczne. To podróże, które niewątpliwie dostarczają niezwykłych emocji i przeżyć oraz, co najważniejsze, wspomnień. A te najlepiej obrazują zdjęcia, których podczas wypraw robimy coraz więcej, bo umożliwia nam to obecna technika. Przy okazji jednak tego wydarzenia należało wybrać tylko kilka najlepszych. Mowa o wystawie fotograficznej, na której jego autorzy zaprezentowali swoje małe lub duże wojaże. Członkowie grupy fotograficznej ODK w galerii GGG Osiedlowego Domu Kultury Pabieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Łaskiej na fotografiach zatrzymali różne miejsca docelowych swoich wypraw. Są na przykład polskie miasta, choćby Licheń, Wrocław i sąsiadująca z nami Łódź. Zdjęcia robiłam w placu w ogrodzie obok pałacu Herbsta oraz za Białą Fabryką obok jednego z skansenu, to są te pomniki misi. Ogólnie to próbowałam z różnych perspektyw robić te zdjęcia, starałam się, aby każde było inne, więc miałam dużo do wyboru, ale wybrałam te najładniejsze, które najbardziej mi się podobały i które były najbardziej takie satysfakcjonujące moje predyspozycje do robienia zdjęć. Zdjęcia ukazują również piękno polskich krajobrazów, choćby jeziora Głuszyńskiego, Tatr Wysokich czy Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ale jak wiadomo, coraz częściej i chętniej wyjeżdżamy za granicę, dlatego na wystawie nie brakuje również pięknych zakątków różnych państw. Iwona Komar zaprezentowała zdjęcia robione we Włoszech i na wyspie Santorini. Jak przyznała, wybór ich nie sprawił jej problemu. Ja bardziej fascynuję się fotografią portretową, tak? Więc bardziej mnie interesują ludzie, więc może z dokonaniem wyboru nie miałam takiego wielkiego problemu, ponieważ zdjęć z podróży stricte mam nie tak dużo, tak? Więcej jednak zdjęć, które u mnie gdzieś tam na dyskach są, to są zdjęcia jednak ludzi i one bardziej się u mnie pojawiają. Natomiast te zdjęcia, z przyjemnością na nie patrzę. Są one zrobione z dwóch podróży, które odbyły się do Włoch. Drugie na wyspę Santorini, wspaniałą, cudowną, gdzie nie sposób nie było robić zdjęć pejzażowych. Oglądający zobaczyli również Monte Cassino o zachodzie słońca czy uliczkę w Bratysławie. Ponadto autorzy na swoich fotografiach uchwycili również Cannes we Francji, Wenecję oraz Split w Chorwacji. Jak przyznał opiekun grupy Krzysztof Dumka, żeby zrobić ciekawe, interesujące zdjęcia z podróży, wcale nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu. Wystarczy ciekawy pomysł, ujęcie i też nie chodzi tutaj o sprzęt, bo tutaj te zdjęcia były robione bardzo różnymi aparatami, a czasami nawet nie aparatami. Więc to zależy od pomysłu i tam, gdzie się znajdziemy. Odnaleźć to piękno, to, co nas ciekawi. Grupa fotograficzna ODK działa od września 2010 roku w Osiedlowym Domu Kultury. Obecnie liczy 9 osób, w tym od niedawna dwie nowe, które wraz z innymi co tydzień na zajęciach zgłębiają tajniki fotografii. Na relacje z otwarcia wystawy zapraszamy we wtorek 27 marca do programu Galerie Pabianic.